Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Altap Akademia. Dzisiaj postaram się pokazać, jak może wyglądać kontrola zgłoszeń serwisowych przez Biuro Obsługi Klienta z wykorzystaniem systemu SAP Business One. W tym celu wejdę w przykładowe zgłoszenie serwisowe. Podstawowe dane, jakie znajdują się na karcie zgłoszenia serwisowego, to przede wszystkim odbiorca, czyli klient, czyli firma, która zgłasza do nas dany problem, błąd czy też prośbę, wraz z osobą kontaktową ze strony tego klienta. Oprócz tego oczywiście znajdują się tutaj dane towaru, którego dotyczy zgłoszenie, a także takie rzeczy jak źródło, typ tego problemu czy też rodzaj zgłoszenia, a także oczywiście temat. Oprócz tego, że mamy tutaj takie podstawowe informacje, mamy tutaj również informacje o statusie zgłoszenia. W naszym przypadku, w momencie kiedy zgłoszenie trafia do serwisu, najpierw otrzymuje ono status otwartego, a następnie jest przyjmowane do analizy przez danego konsultanta. Konsultant po wykonaniu analizy przystępuje do realizacji danego zgłoszenia i w momencie, kiedy zgłoszenie zostanie zrealizowane, jego status przechodzi w status oczekującego. Co to znaczy oczekujące? Oczekujące w naszym przypadku znaczy oczekujące na zamknięcie. Po przesłaniu rozwiązania problemu do klienta, takie zgłoszenie trafia właśnie do Biura Obsługi Klienta. Standardowo klient ma 5 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek czy też zastrzeżeń do rozwiązania. Natomiast niekoniecznie oznacza to, że po tych 5 dniach zgłoszenie jest automatycznie zamykane. Tutaj właśnie jest ta rola BOK. Co dzieje się z takim zgłoszeniem? Otóż mamy tutaj oprócz szeregu różnych opcji i danych taką opcję czy ocena. Czy ocena oznacza, czy zgłoszenie ma podlegać ocenie Biura Obsługi Klienta. Możemy wybrać tak lub nie. Oczywiście na tej podstawie później możemy sobie generować raport tylko zgłoszeń, które są przeznaczone do ocenienia. W momencie, kiedy Biuro Obsługi Klienta ma dane zgłoszenie ocenić, co robimy? Oczywiście dzwonimy do osoby kontaktowej z firmy, osoby, która dany problem czy też prośbę zgłaszała i po prostu pytamy, czy jest zadowolona z rozwiązania zgłoszenia, czy też nie. Oczywiście takie działanie, czyli taki telefon, musimy jakoś zarejestrować. Mam tutaj taką opcję, która się nazywa akceptacja z oceną. Czyli ja akceptuję dane zgłoszenie, natomiast chcę również do niego przypisać ocenę klienta. Wyobraźmy sobie, że zadzwoniłam już do tego klienta i klient wyraził następującą opinię, był zadowolony. Więc wpisuję tutaj w treści tego działania, że klient był zadowolony. Oprócz tego, że wpisuję tę opinię, mam tutaj również taką rubrykę jak ocena klienta ze stopniowalną skalą od bardzo zadowolonego do bardzo niezadowolonego. Przy każdej z tych opinii jest liczba punktów, cyfra z punktami od minus 3 do 3. To oczywiście może służyć temu, żeby później sobie kierownik serwisu mógł na przykład ocenić pod kątem obsługi klienta danego pracownika. W tym przypadku dodanie mojej opinii kończy się tylko i wyłącznie przyciskiem dodaj. No i tutaj już widzę, że na karcie zgłoszenia serwisowego pod rubryką działania, oprócz działań konsultanta, jest również moje działanie, sprawdzenie opinii, sprawdzenie zadowolenia klienta z rozwiązania. I w tym momencie, oczywiście aktualizując najpierw kartę zgłoszenia serwisowego, zgłoszenie serwisowe mam przygotowane do zamknięcia. No i oczywiście mogę to teraz zrobić na dwa sposoby. Mogę tutaj po prostu zmienić status na zamknięte. Widzę, że wszystkie te pola się wyszarzają.
I mówi mi to tyle, że po prostu po zamknięciu tego zgłoszenia, po zaktualizowaniu tego statusu, nie będę już miała wglądu, czy też nie będę już miała, wgląd będę miała, nie będę miała możliwości dodania nowych działań do zamkniętego zgłoszenia. Natomiast jeżeli okazałoby się, że po jakimś czasie klient jednak chciałby zgłosić jakieś dodatkowe uwagi, to takie zamknięte zgłoszenie serwisowe zawsze może posłużyć jako zgłoszenie bazowe do nowo otwartego zgłoszenia. Także tutaj nic się nie dzieje, nawet jeżeli to zgłoszenie będzie zamknięte. Oczywiście wszystkie zgłoszenia serwisowe obsługujemy na jakiejś podstawie. Możemy je obsługiwać na podstawie umowy, która wiąże nas z danym klientem, lub też może to być po prostu usługa odpłatna. Jeżeli jest to usługa odpłatna, to w tym celu poprzez zakładkę koszty dodaję zlecenie sprzedaży do danego zgłoszenia serwisowego. Wtedy numer tego zlecenia sprzedaży pojawi mi się tutaj w tym oknie i to zlecenie sprzedaży będzie bezpośrednio powiązane z tym zgłoszeniem serwisowym. W tym momencie aktualizuję zgłoszenie. System informuje mnie, że wszystkie zgłoszenia, że zgłoszenie serwisowe zostanie zamknięte. W związku z tym wszystkie działania również zostaną zamknięte. Oczywiście ja chcę zamknąć te działania, ponieważ no nie mam potrzeby, żeby one miały status jeszcze w dalszym ciągu otwarte, więc klikam OK. I w tym momencie operacja zakończyła się pomyślnie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych filmików z cyklu Altop Akademia.